z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online i patrzcie na to, mamy zimę. Wszędzie jest zima, w Alicji jest naprawdę bardzo ładnie na tym ranczu. I tak, jest parę aktualizacji, czyli właśnie tak, dodali śnieg. I to już 1 grudnia, więc trochę się spóźniłam, no ale dobra. Co to jest dalej? Ponieważ zimowe mrozy przybyły do świata Alicji, musicie upewnić się, że wasze konie czują się komfortowo i ciepło, spędzają czas na dworze. Niektóre zbroje już gwarantują ciepło, ale może pora spróbować czegoś nowego tej zimy. Do sklepu została dodana zbroja kwitnącej zimy, idealna na chłód. Zaraz sobie to zobaczymy. I co jeszcze? Serwer Alicja Online Polska wprowadził nową funkcję reklamy gildii i klubów. Od teraz gracze obu gier Alicja Online i Star Stable Online mogą reklamować swoje małe społeczności i docierać do nowych potencjalnych członków gildii klubu. Mamy nadzieję, że przetestujecie te opcje i dacie nam znać, jak się Wam podoba. Ciekawe. Ciekawe. Nie wiem, czy połączyli siły. No chyba tak. Ale dzisiaj też mi się coś aktualizowało, więc zobaczę, że tak powiem, na oficjalnej stronie. Ale nie, to chodzi o tą zbroję po prostu. Dobra. To sobie zobaczymy, jak ona wygląda. Jejku! Ojejku, jak on ładnie wygląda! Jak on ładnie wygląda w niej! A, tu mamy cały sprzęt do niej. Ojejku! Szczerze mówiąc, nie lubię tych takich dodatków. Wolę samą zbroję, ale jak on ładnie wygląda! Prawda, jest taka strasznie już świąteczna. No dobra, kupmy sobie ją w sumie. Pojeździmy sobie na wypasie. No jak ładnie. Ja też swoją postać już przebrałam. Ostatnio się skapłam, że ona trochę wygląda jak Katia. Jakby Katia też ma takie ładne białe włosy. No. I mam sweterek z tamtego roku, taki zimowy. Ej nie, no podoba mi się. Mam też pingwinka. To jest chyba jedyne zimowe zwierzę na tym koncie, które posiadam. Więc tak, a jakie ma puchatowiki. Jajku. Ej, ładna ta zbroja, naprawdę. Tu ma takie futerko. Na nachrapniku też ma takie futerko. Fajne. Podoba mi się, jakby jestem zadowolona. Dobra, to pojedziemy sobie jakiś wyścig. Ja bym chciała na tą zimową wioskę, więc zaraz to zwrócę. I jesteśmy. Udało mi się zabrać dwie osóbki jeszcze. Bo fajną sobie wzięłam w ogóle godzinę do robienia takich wyścigów. Bo zakładałam jakby osobny w ogóle pokój i nawet w normalnych godzinach ciężko jest znaleźć ludzi. Ale jest pierwsza w nocy i mam dwójkę, więc można to uznać za taki mały sukces. I co, ja mam tak samo jechać? Róbcie coś! Róbcie coś! Zio. No dobrze, Ferrero wygra. Ferrero jest w ogóle... Tak mi się podoba, jest po prostu śliczny. Ja mam białą krzywę. Ale jestem zbulwersowana, bo zasnęłam wykończona po szkole, w ogóle ja nagrywam to w piątek. I zasnęłam nie zamykając królika. I nie wsunęłam też krzesła pod biurko jakby i królik skoczył mi na to biurko. I dość, że zjadł mi moje mamby, które mam do grania. Ja ogólnie uwielbiam mamby do grania. Nie ma nic lepszego. To jeszcze zjadł mi kabel od klawiatury. I no, jestem trochę zniesmaczona. Bo jednak nie była jakaś super droga, ale 5 dych w tą czy w tą, no jednak wolałabym mieć te 5 dych. No ale dobra, może uda mi się ją naprawić, a jak nie, no to muszę kupić nową. I chyba nawet nie mam zapasowej. Więc sobie nie pogram. Fajnie. Teraz to nagrywam na laptopie akurat, bo o wiele lepiej nagrywa mi się Alicja na laptopie niż na komputerze. Na komputerze aktualnie nagrywam tylko SSO. Więc tak. Radzę sobie, poradzę sobie, ale no. Trzeba by było jechać po nową. Mam nadzieję, że nie. Łomatko! Jaki lód. Podoba mi się zima. Uwielbiam zimę w grach. To jest coś pięknego dla mnie. Halloween i zima właśnie. Według mnie dwa najlepsze czasy? Czasy w grach. No. Tak bym chciała zagrać w Stajnię Marzeń zimową. O mój Boże, to było coś. Zagramy.
Kiedyś w to zagramy razem. Nie wiem kiedy, ale zagramy, ok? Na pewno zagramy. Tam są jeszcze świetne zadania podobno z panem Sansem. Ja mówię, Boże, ja muszę po prostu, ja muszę. Mam nadzieję, że nie będą zmieniać mapy, bo ja chcę tu jechać. Podoba mi się. O, jakie zaklęcie nawet trzymam. Please, nie zmieniajcie mapy. Dobra. Please. Napisałam ładnie. Winter. 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 Nie no, winter. Ha, nie zmienili. Nice. I są teraz 4 osoby. To jest w ogóle hit. O 1 w nocy. 4 osoby. No ale jest piątek. Rozumiem, jakby to był na przykład wtorek. Albo środa. To by było chyba ciężej. Ale w piątek. W piątek chyba. W sobotę myślę, że nie ma problemu z ludźmi w pokoju. Ale no. W środku tygodnia bardzo ciężko. Czasem czeka się po 20 minut, żeby było porówno osób w grupie, jak się jedzie na przykład grupową magię. To jest taki ból. Nie wiadomo, czy wziąć się za coś do roboty w tym czasie, bo nie wiadomo, może w każdej chwili w sobie może wejść ta osoba. A jednak 3. Kogoś tam wywaliło. Ty! O ty, błyskawicami strzelasz? Dobra, też zaraz sobie skombinuję. No, więc tak. Nie wiem, czy coś bridnąć? Nie, chyba nie ma miejsca. No może nie będziemy nic bridować. Ła! Proszę bardzo. Mam trochę daleko do tamtej, więc... Ale... Szybko, 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 szybko. Nie, nie udało się. Ej! No, o Jezu, no Boże, no. Nie kopię się leżącego, tak? Nie wolno. Proszę, smog dla ciebie za to. Chociaż nie wiem, czy to byłaś ty, czy nie. Byłeś. Bo szczerze mówiąc, to nie wiem, kto to gra. Nie przyglądałam się. Ale postać jest damska, więc... Załóżmy, że była. Ej, chcę wygrać raz. Mogę? Please. Daj mi wygrać. Please. Czekam na giftboxy. Potrzebuję pieniędzy i klejnotów bardziej. I też czekam na prezenty codzienne od statu. Napiszcie, czy wy też czekacie. Ja czekam bardzo. Bo nie muszę w sumie lecieć karnawałów na tamtym koncie, żeby mieć wszystkie odblokowane sloty dla koni. A to jest jednak trochę czasochłonne. I czasem nerwochłonne bardzo. Bardzo. Ej, no ale przecież... Co się dzieje? No dajcie mi wygrać. No przecież... Boże, o. Nie chcę osłonki, nie potrzebuję. Może coś fajniejszego mi się wylosuje. Właśnie są bonusowe wyścigi przez miesiąc. Więc tak. Więcej się dostaje PD i więcej się dostaje karoców za taki wyścig. No i ona jest ostatnia i będzie miała przyspieszenie i wyjdzie tak, że znowu będę ostatnia. No, o. Proszę bardzo. O, class up! To on był niewytrenowany? Matko, ja myślałam... Nie, chociaż nie. Mam niewytrenowane konie w Alicji strasznie. Czemu mi się nie wczytała ta? A, dobra, bo jestem... A, bo jestem druga. Dobra. Tamten gracz też ma po prostu takiego konika. Okej. Okay. Czaję. Pojedziemy tą samą mapę, please? Jedźmy. No, klik. Klik. Jedziemy. Dziękuję. Dziękuję, dobrzy ludzie. W ogóle chciałam zacząć jakąś nową serię z jakiejś gry. Ale nie wiem z jakiej. Naprawdę, nie mam pomysłu. Albo inaczej, mam bardzo dużo gier jakichś na płytach albo coś w pokoju. A albo się nie mogę zdecydować, albo mam takie wrażenie, że to jednak nie będzie dobre. Więc nie wiem, jakbyście mieli jakieś pomysły. Albo na przykład, co chcielibyście zobaczyć z takiej Alicji, albo z rywala. I tak dalej. To też piszcie. Jest to dla mnie ważne, żeby w sumie nagrywać to, co wy chcielibyście zobaczyć. No, spóźniłam się. Ajajajaj.
Niedobrze. Zrobimy tego dash jumpa. A, dobry koń. Jak ominęłam, widzieliście to? Ferrero to jest po prostu mistrz omijania lodu. Jak se bryknął. W ogóle podoba mi się, jak te konie brykają w tym. Zabieraj! Nie chcę wpaść w lód, który trzymasz. Chyba, że trzymasz osłonkę, to może jestem ślepa. Tak, trzymał osłonkę. Proszę bardzo. Najlepsze uczucie jest... O, jajuszko! Zimowe! Zimowe jajuszko! No to zima, moi drodzy, pełną parą na tym... na tym filmiku. No. Też nie mam w ogóle pomysłu na jakieś świąteczne specjale. Pomyślę nad live'em. Ale chyba nie umiem się do tego zabrać, wiecie? Chyba nie umiem. Jakoś ostatnio wcale mi się nic nie chce. Nic. Nawet grać mi się nie chce, nic mi się nie chce. Nawet leżeć już nie mogę czasami. Ale wcale nie leżę, nie wiadomo ile. Tylko jak już nie daję rady, to się czasem położę, ale tak co. Spać też śpię mało w tygodniu. No to są dni, gdzie na przykład śpię po 3 godziny, 3,5, 4. No. Jak śpię 6? 6. W tym tygodniu mi się nie zdarzyło 6. Ale tak powiedzmy, że powyżej 5 to już jest dobrze. Nie wiem, już się chyba przyzwyczaiłam, że... O, trochę mnie ciorają, no. Ale to wydaje mi się, że jak każdego. Też nieważne, czy praca, czy szkoła. Chociaż pracę, przynajmniej niektóre, kończy się o 16 i koniec i ma się już jakby wolne. Ma się czas dla siebie, można wyrzucić telefon, żeby nie odbierać od szefa i tak dalej. Chociaż też zależy, jakie są relacje z tym szefem. Bo jeśli ten szef jest normalny, to faktycznie można od niego odebrać. Ale jeśli jest inaczej, no to chyba tak średnio. No i znowu przegrałam. Nie bawię się. O, ale jestem 30. Ale mam srebro tylko. Jezu. Mam tylko srebro. O nie. Ale złoto ciężko wbić. A platynę to już w ogóle. Proszę bardzo. Ty faktycznie, ty żeś niewytrenowany strasznie. A ty? A, bo ty masz nowy levelik. Cimento moje. Klasa 10. No to trochę nie pojeździłam. Ostatnio mi się urodziło takie coś. Z takich, o. Arizona, to jest w ogóle... Ładny konik wyszedł, ładny. No, on ma trochę... On ma trochę wszystkie maści w rodowładzie, no ale dobra. Tiaran, to jest plus 9 z czarnym irokezem. Mam też wersję z białym irokezem. Też plus 9. 179, klasa 10. Jezu, ona ma 179, klasa 6. No właśnie. To jest trochę różnica. Czy nie wiem, czemu ją tak nazwałam, bo w sumie zostawiłam ją sobie i nie podoba mi się to. I chyba muszę to zmienić. Nie wiem, czy mam w ogóle te takie zmiany. No, o, ona jest świetna. Carly Combo. Już drugie na tym koncie. Pierwszy był Bubel, a Bubel to w ogóle... To jeszcze 179 miał, to jeszcze Carly Combo i no, jest świetny. I ma piękny ten znaczek. O, on też ma ładny. Ty masz taki zwykły, ty też. Ten miałam. Mam na drugim koncie. Ten spoko. Ten też spoko. Pieśń krów? Pieśń bogów. Tu już gdzieś chyba było, nie? Tak. No dobra. Rekordy. Przebieg 52 km. A Cimento? 61. A Bubel no 142. To jednak tak. 10 km. Czy ja na nim nie jeździłam w ogóle? 58. 52. 33. 61. 0. Który jest najszybszy? Sprawdzamy. Najwyższa prędkość. 140 km na godzinę. R ma 111. 134. 139. O! 157! Jezu! 160! A Bubel miał 140.
Silento 160, to co ja robiłam tym koniem? 160 km na godzinę kończy bieg. Boże. To już to autem się tyle nie powinno jeździć, bo już strach. W ogóle chyba nie można. Na autostradzie chyba można, nie? Czy nie? Jest do 140? Nie, nie wiem. Nie wiem, jak to jest. Nie zagłębiałam się jeszcze w te tematy. I mamy zimowe jajo i ciekawe, co nam się z tego wykluje. Ale piękne, piękne rancho. Piękne. A gdyby sobie tak porobić modyfikację? Jakby to wygląda jakby uschło już. Zróbmy sobie modyfikację rancha trochę. Zarządzanie ranchem, no. Do naprawy. Ja wiem, że do naprawy. Ozdoba. Brzozy. Mogą być brzozy. Brama. Nie mam. Ozdoba. Rybki i duży krzew. A, bo to jest to i to tak to faktycznie uschło. Nie chcę grzybów. Tu mam grzybki. Ozdoba trzecia, też krzew. I przeszkody, no to wiocha, wiocha. Siódmy poziom rancha. Ja czwarty. Dominująca seria dla rancha. Większa premia rancha. Ciekawe. Ale mam tego sporo, niebieski kryształ. Kostkę mam nawet. To przez breedingi po prostu. To, moi drodzy, przez breedingi. No dobra. Pojedźmy sobie. A jak wygląda miasto? Miasto jak wygląda? Town. Ciekawe, czy jest też zrobione... I mamy miasto, moi drodzy. Miasto też jest ośnieżone pięknie. Wow, wow, wow. Jedźmy sobie tam. Matko. Pięknie. Jezu, się rozpędziłam, ale ładnie. Uwielbiam miasto Walicji, jakby... No sorry, ale miasto Walicji jest świetne po prostu, tylko... Jest zima, a fontanna? Przepraszam? Fontanna? W zimę? Fontanna? Coś dziwni ludzie nawet tu są. A tu? A, zimowe przebranko ma. O, śnieżkami się rzucają słodkie. Dobra, tak wygląda miasto. Jest naprawdę ładne. Co roku chyba jest tak samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale no, ma swój klimat jednak. Jednak ma swój klimat. No, jedź. Tak samo tutaj. Tak trochę zielonego, trochę trawki, trochę czegoś. Tam to ognisko. Uwielbiam to ognisko. Koń. Nie wchodź do portalu, bo... Dobra, to się pożegnamy przy ognisku. Ładnie. O, koń mi się podpalił. A więc tyle w sumie. Taki filmik o wszystkim i o niczym. Pojechaliśmy sobie wyścig, pokazałam wam zimę. Wyścigi też były zimowe. I nawet zebraliśmy zimowe jajko. Więc super. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.